Bardzo się cieszę, że sala Kina Kultura jest wypełniona po brzegi. Kino Kultura, Kino Stowarzyszenia Filmowców Polskich w te kolejne 3 wieczory świętuje jubileusz znakomitego polskiego twórcy, reżysera i scenarzysty Wojciecha Marczewskiego. Ale Kino Kultura staje się też w tych dniach bardzo ważnym miejscem spotkań, chyba można powiedzieć nawet mających ogromne znaczenie dla historii polskiej twórczości filmowej, bo przed chwilą tutaj zakończyło się spotkanie Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, które to koło młodych, składające się z młodych reżyserek, reżyserów, aktorek, aktorów, bardzo mocno prowadzą intensywne rozmowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie poprawki do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chodzi o tantiemy dla twórczyń i twórców z prezentacji ich dzieł na portalach internetowych i platformach streamingowych. To jest rzecz, która w wielu europejskich krajach należących do Unii Europejskiej już obowiązuje, a tutaj jakimś dziwnym sposobem wciąż trzeba o to walczyć. Ale jutro odbywa się spotkanie właśnie Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich z panem ministrem. Potem w południe konferencja prasowa pana ministra, więc miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że to wszystko zakończy się oczywiście bardzo pozytywnie dla polskich twórczyń i twórców. Tak jak powiedziałam, te spotkania są spotkaniami organizowanymi przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wszyscy Państwo tutaj obecni jesteście właściwie na zaproszenie, bo przecież to są bezpłatne wejścia na te pokazy. Pokazy bardzo szczególne, bo oglądamy klasykę polskiego kina w obecności twórców. Bardzo cenna rzecz, właściwie bezcenna sprawa. Powitajmy bohatera dzisiejszego wieczoru, Wojciech Marczewski, w towarzystwie swojego aktora, znakomitego odtwórcy roli cenzora w filmie Ucieczka z kina Wolność, Janusza Gajosa. Zapraszam do zajęcia miejsc. Może w środku? Tak, dzisiaj. Nie, dzisiaj jest szczególny absolutnie wieczór, a właściwie szczególny dzień, bo to zaczęło się już w godzinach południowych w Mistrzowskiej Szkole Wajdy, której współzałożycielem i profesorem, wykładowcą jest Wojciech Marczewski. Odbyło się bardzo miłe spotkanie z okazji 80. urodzin, bo to dzisiaj są te 80. urodziny. Brawo, brawo, brawo. I dziękujemy. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił, panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy też złotego medalu Gloria Artis, który dzisiaj wręczony został jubilatowi przez pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, choć przyznam szczerze, że ja myślałam, że nasz szanowny jubilat już dawno ten medal ma. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Bardzo serdecznie gratuluję i cieszę się, że rozmawiać będziemy właśnie dzisiaj o filmie Ucieczka z kina Wolność. Filmie, który w 1990 roku był takim niezwykle ważnym obrazem, bo to był też ważny czas.
przełomu, wejścia w inną sferę rzeczywistości w Polsce, zamknięcia pewnej epoki. Autorem scenariusza jest Wojciech Marczewski, więc pytanie moje, jak długo powstawał ten scenariusz? I czy to było tak, że przeczuwałeś, tak już się, że na pan znowu chciałam mówić, że przeczuwałeś ten moment tejże zmiany, bo artyści mają w sobie coś takiego, jakiś instynkt, który podpowiada im, jaki temat podjąć, jaki temat będzie ważny. Ja myślę, że w 1989 roku nie trzeba było być artystą, żeby czuć, że coś musi się zmienić, że coś musi pęknąć i że zmierzamy do jakiegoś zwrotu zasadniczego. Ja ten scenariusz napisałem, nim wydarzyło się, nim okrągły stół i nim nastąpiła zmiana w ogóle systemu. Napisałem ten scenariusz i w zespole koledzy mieli trochę wątpliwości, czy go dawać, bo mówili, nie ma żadnych szans. Film o cenzorze w Polsce, gdzie cenzor. Nie było, wcześniej nie było żadnego filmu, gdzie cenzor byłby bohaterem. No i wysłaliśmy do Naczelnego Zarządu Kinematografii, czyli jedna taka komórka przy ministerstwie, która się kinematografią zajmowała. I po kilku dniach dostałem wiadomość, żebym się na rozmowę zgłosił i przyszedłem. I człowiek, który był odpowiedzialny za scenariusze, przywitał mnie. Ja to mówię, Janusz by to pięknie zagrał, bo to byłoby jak z Gogola. Kiedy witał mnie i mówi, no witam pana, jaki to piękny scenariusz. A już coś czuję, że mówi, no fantastyczny, wie pan, to te obrazy, to jak z Marc Chagalla, cudowne ta mała prowincja. Ja mówię, nie, zaraz, ale wie pan, to nie jest prowincjonalne, to jest normalne. Nie, niech pan nie psuje mi obrazu. Ta prowincja, mówi, no ale jak się pan upiera, no to, ale wie pan, no ja mówię, że cenzor w takim małym miasteczku nie mógłby istnieć. No to zmienimy cenzora na urzędnika, proszę pana. Przecież róbmy o tym, co jest naprawdę ważne, co istotne. No i w ten sposób zakończyła się rozmowa na niczym. Ja nie zmieniłem, ale historia pomagała mi. I pomogła. Nastąpiły zmiany i dostałem zgodę na to, żeby zrealizować ten film. A kiedy przeczytał scenariusz Janusz Gajos i czy to było tak, że pisząc ten scenariusz myślałeś o Januszu Gajosie jako cenzorze? Kto nie myśli o Januszu Gajosie, jak robi film? No, dostałem po prostu taką szansę, tak to zrozumiałem. Dostałem wspaniały scenariusz, jeszcze go nie znałem zupełnie, bo to ktoś mi przyniósł do teatru. Zobaczyłem, że jest dużo tekstu. Po przedstawieniu przyjechałem do domu. I sobie pomyślałem, no może dzisiaj już nie, bo zmęczony jestem po tym, ale jutro sobie wszystko przeczytam. I tak wziąłem tak i pojechało jak na łyżwach po prostu. Wspaniały. Mikrofon. Do mikrofonu. Mikrofon. Aha, przepraszam. To jest człowiek teatru. Ja człowiek tak, teatru. Zrezygnowałem z aktorstwa i nie wiem, gdzie jest ręka, gdzie jest noga. No i tak to się wydarzyło, że ja przeczytałem z takim przekonaniem, że zostałem zaproszony i że to, co będę miał szczęście brać w tym udział, to zrobiło mi olbrzymią
satysfakcję. Trochę się bałem, bo wiedziałem, kto zacznie i jakie ma grzechy. Tak, jak. Tak. No, ale rzecz była taka, że bywa tak, że się bierze scenariusz i mówi, tak, no to bym skrył, tam to może nie. W tym wypadku oczywiście nie było żadnej możliwości. Zaczęliśmy dopiero się ocierać o siebie, jak już weszliśmy na dobrą dróżkę tego, co chcieliśmy. Przepraszam, że ja mówię chcieliśmy, bo ty jesteś przecież mistrzem od tego. Natomiast cała historyjka o tym, jak się robi film, jak docierać do siebie, w jaki sposób na przykład, nie wiem, aktora, że jak powiem, rozluźniać. Mieliśmy taki moment. Mieliśmy taki moment, że się nie zgadzaliśmy. No i tak to się toczyło. Nie będę Państwu opowiadał drobiazgów, ale mówię głośno i wyraźnie, że to było uderzenie w moim kawałku zawodu, takie potężne uderzenie w dobrą stronę. Dziękuję serdecznie. No to niezapomniana rola, film też niezapomniany. Dodam, że oczywiście Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, ale film był także nagradzany na międzynarodowych festiwalach. Nagroda aktorska dla Janusza Gajosa za tę kreację, nagroda dziennikarzy. I no dobrze, ale to jest tak, że Janusz Gajos wspomniał, trochę się bałem, jak to będzie na planie. Czyli na planie jeszcze się działo, czy dopisywaliście coś jeszcze w trakcie już kręcenia zdjęć? Bo plan pokazywał, że warto coś dodać. Jak to wyglądało? Nie sądzę, żebyśmy wiele zmieniali, natomiast grzebaliśmy głębiej, żeby to miało jeszcze bardziej wyraziste tło, żeby ta postać, jak to zrobić, żeby było śmieszne, ironiczne, absurdalne. Ja wiedziałem, że musimy wykreować taki świat, którego ja wcześniej nigdy nie próbowałem w filmie. To przekracza, to jest w filmie jakby ta rzeczywistość, ona przekracza taką, no, realistyczną, codzienną opowieść. Tutaj wielką rolę odegrali też operatorzy, którzy z nami byli. Jurek Zieliński, ale i Krzysiu Ptak, który drobne rzeczy, to, że papiery fruwają gdzieś tam, takie ujęcia. Do tego, żeby to nakręcić dobrze, do tego trzeba operatora poety. I taki był Krzysiu Ptak, który wiedział, jak to złapać, jak to sfotografować, żeby to było lekkie, piękne. A Janusz zrobił wielki prezent nam, mnie szczególnie. Mianowicie na miesiąc czasu, tyle mniej więcej trwały zdjęcia, zrezygnował z teatru i był z nami cały czas. To się nie zdarza w polskiej kinematografii. Mm-hmm. Oczywiście Janusz miał już wtedy bardzo silną pozycję w teatrze i mógł to spowodować, ale mimo wszystko bardzo rzadko występuje. I to fantastyczne było, ponieważ my mogliśmy wspólnie całe dnie na planie, a potem już po planie spędzać razem i coś planować. Także bardzo to było twórcze. Pytasz się, czy coś zmienialiśmy. Ja nigdy nie traktuję scenariusza jako, to nie jest Biblia. To jest, wszystko możemy zmienić. Ale prawdą jest też, że Janusz Gajos po tygodniu, no może po 10 dniach
po prostu odrzucił mnie jako reżysera. On wiedział wszystko. On wiedział, jak ma grać. Ja tylko mówiłem, wiesz, tu wchodzisz, ten dialog, a tam spogląda. On mówi, tu, a może ten? No zobacz. Tak. Ja wiedział, on już był tą postacią. On był już tym człowiekiem. On już był tym cenzorem, który nie do końca jest świnią. Był tym inteligentem, który się zeszmacił, ale który marzy o tym, żeby być przyzwoitym człowiekiem. I taki był też początek mojego pomysłu, żeby w ogóle zrobić o tym film, żeby zrobić o cenzorze. Przez całe życie wcześniejsze to była walka z cenzurą. I dlaczego nagle ja podjąłem się, żeby głównym bohaterem, żeby był cenzor? Ja sobie po prostu tak naprawdę pomyślałem, że mnie jest łatwo, mówię o tamtym czasie, mnie jest łatwo być przyzwoitym człowiekiem i zachowywać się fair. Dlatego, że ja byłem wychowany w takim domu, gdzie pewne obowiązywały pewne zasady i bycie fair było codziennością. Ale pomyślałem i dalej konsekwencją tego było moje przyjaźnie, moje literatura, którą czytałem, filmy, które oglądałem. To jest konsekwencja tego, co z domu wyniosłem. A co by było, pomyślałem, gdyby było inaczej? Gdyby mój ojciec był członkiem partii i to bardzo ostro działającym, gdyby moi bracia zapisywali się do ZNP i działali jakby zgodnie z linią partii, a kim ja byłbym wtedy? Czy naprawdę miałbym dość siły, żeby stanąć i powiedzieć, że nie? Mam nadzieję, że tak. Ale pewności nie mam. Także cenzor był dla mnie, proszę zwrócić uwagę, to jest inteligent, który kiedyś był kimś, kiedyś był poetą, kiedyś był krytykiem teatralnym, kiedyś miał jakieś ideały. I nagle to się rozpadło, kroczek po kroczku, drobnymi, małymi błędami popełnianymi i nagle się budzi i patrzy, gdzie on jest. No i to jest taka właśnie opowieść o naszym cenzorze. Jeszcze tylko, jeżeli pozwolisz, na króciutko. Tak jak już byliśmy w zdjęciach w plenerze i ja w pewnym momencie przysnąłem na planie. Takie, była ładna pogoda i tak się ułożyłem i przysnąłem. I w pewnym momencie ja się obudziłem do roboty, ale jeszcze całkiem nie wiedziałem, jak świat wygląda i słyszę mojego reżysera, który mówi, tak, to jest on. No jak ja to usłyszałem, mówię, dobrze, to ja ci dam szkołę teraz. Nie, no to było coś niesamowitego. To była taka więź, która nie potrzebowała ani słów, ani... Myśmy się bawili czasem w takie kawałeczki, ale to było niesamowite. W tej chwili trudno to wszystko uporządkować, ale... Cały czas miałem wrażenie, że jadę na takim koniu. Dużym, tylko uważać, żeby się nie przegrzał, albo żeby nie zrobił jakiegoś głupstwa. Taka mówię o tym dlatego, bo ty mówiłeś, że mieliśmy, przepraszam, jeżeli mówię za dużo, coś takiego, że w pewnym momencie po przeczytaniu scenariusza, po tym, żeśmy się spotkali, rozmawiali, nagle się zrobiło coś takiego, co się nie dało powiedzieć, ale było tak, mówi reżyser. Ja mówię, oczywiście, że tak, albo mówi aktor, tak,
Reżyser mówi, oczywiście, że tak. No i tak wyglądała ta nasza robota. Ja myślę, że na planie, plan filmowy jest szczególnym miejscem. To jest miejsce, w którym oczekuję ja jako reżyser od aktorów i niektórzy aktorzy, tak jak Janusz, potrafią odpowiedzieć na to, takiego intymnego niemal zachowania. Bo to jest, to w ten sposób rodzi się prawdziwa przyjaźń. Ja mówię, że praca na planie to jest nie tylko dla aktorów, to jest psychologiczny striptiz. My musimy się odsłonić, my musimy powiedzieć, tego nie rozumiem, to mnie boli, ja bym inaczej się zachował. Gdzie wzajemnie mówimy o intymnych rzeczach swoich. I tylko wtedy można naprawdę, z mojej perspektywy uważam, coś wartościowego naprawdę zagrać i wtedy naprawdę rodzą się przyjaźnie, bo to, co się wydarzyło między nami, było prawdziwą i jest prawdziwą przyjaźnią. My coś wspólnego, bardzo, bardzo prywatnego przeżyliśmy, coś pięknego. A my widzowie dzięki wam też przeżywamy, mając ten film, coś bardzo pięknego. No, ale też jaki to był plan filmowy? Janusz Gajos, Piotr Rączewski, Jerzy Bińczycki, Zbyszek Zamachowski, Teresa Marczewska. Do tej ostatniej postaci będę chciała jeszcze powrócić. Ale co to był za plan filmowy? Jak to byli aktorzy? Też ten duet Janusz Gajos, Piotr Rączewski, te sceny, które tam się rozgrywają między nimi. Jedną chciałabym przywołać, bo wydaje się, że ona była kręcona niczym dokument. Scena na ulicy, gdzie jest kłótnia między Januszem Gajosem a Piotrem Frączewskim, oczywiście postaciami, które oni grają. Jak to w ogóle było zrobione? Wygląda? Tak, bardzo proszę. Odkryć. Bo rzeczywiście mieliśmy z Piotrem taką scenę, że przechodziliśmy przez ulicę dosyć taką, która była po prostu zatwardziale poddana temu, co tam się dzieje na tej ulicy. Myśmy przechodzili razem z Piotrkiem w tej ulicy bez żadnego osłony takie, jakby, że jest plan, tak? Tylko i szliśmy i mówiliśmy okropne rzeczy tam wtedy, tego kleliśmy potwornie, bo tak miało być. I w pewnym momencie już drugie podejście do tej sceny. Idziemy tak znowu i znowu. Lecą te wszystkie brzydkie wyrazy. I taka pani starsza mówi, panowie, jak wy się zachowujecie? Przecież ja was znam. Nie? No to piękne. A dialog był taki, Janusz mówi, w niejednym gównie palce maczałem, ale być świnią to jedna rzecz, a mordercą to co innego. Tak. Tak, to jest kapitalna scena, zresztą świetnie nakręcona, ale też jest w tym filmie coś bardzo zaskakującego, bo ten film jest jedynym przypadkiem, kiedy można powiedzieć, że polskie kino zawładnęło kinem amerykańskim. Mianowicie pojawiają się tam fragmenty przecież Purpurowej Róży z Kairu Woody'ego Allena. Co więcej, pod wpływem obecności tego filmu w kinie Wolność, no, bohater z tego filmu wychodzi, idzie do polskiego widza, do polskiej publiczności. Ale krótko mówiąc, jak doszło do tego, jak udało się, w ogóle czy od początku był ten pomysł, żeby to właśnie Purpurowa Róża z Kairu zaistniała w ucieczce z kina Wolność i jak udało się pozyskać prawa do pokazania fragmentu tego filmu? Na początku przypadek trochę. Ja szukałem czegoś dla cenzora.
Ja już miałem wymyślone sceny, że wchodzi w końcu na dach, że tam jest jakby inne życie i że tam się rozgrywają całe sceny. Natomiast brakowało mi ciągle je jeszcze. Byłem na festiwalu w jakimś w Norwegii, na jakimś takim festiwalu. I zobaczyłem przypadkowo film Purpurową różę z Kairu. I pomyślałem, cholera, to on... To mój cenzor powinien tam. No, ale on to zrobił. Wróciłem do Polski, a nie dawało mi to spokoju. I wtedy ktoś, komuś to powiedziałem, a ktoś powiedział, a coś ty głupi, ty myślisz, że Woody Allen to wymyślił? To już w latach 30. było, że ktoś wchodzi. Bierz to, jeżeli to ci będzie odpowiadało. No ale ja wiedziałem, że muszę mieć oficjalną zgodę. W zespole potraktowano mnie niepoważnie, mówiąc, co oszalałeś. Woody Allen jest człowiekiem trudnym. Purpurowa róża z Kairu w owym czasie była jego ulubionym filmie i w ogóle nie ma mowy, nie pozwoli dotknąć metra z tego taśmy. Natomiast dwa moje filmy dystrybutor amerykański miał w Nowym Jorku. My przetłumaczyliśmy scenariusz na angielski i poprzez znajomi w New York Timesie, ja poprosiłem ich o jedno, żeby to dotarło do niego, nie do sekretariatu, tylko do Woody Allena. Oni powiedzieli, dobrze, zrobimy to. I po kilku dniach dostałem odręcznie napisany list przez Woody Allena. Bo ja napisałem, że proszę przeczytać, zobaczyć, że ja nie chcę użyć do tego, żeby to była zabawka, tylko że to ma istotne znaczenie w konstrukcji i że może moje filmy zobaczyć u tego a tego dystrybutora, który był umówiony, że w każdym momencie projekcję zorganizuje. I dostałem list i mówi, filmy są ok, scenariusz mi się podoba, wyrażam zgodę, niech twój producent zwróci się do mojego producenta, życzę powodzenia Woody Allen. Jak producent się zwrócił do amerykańskiego producenta, to się okazało, że amerykański producent dostał polecenie od Woody Allena, że nie, ma nie brać pieniędzy żadnych, nic nie sprzedajemy. Czyli praktycznie za $140 tyle kosztował dup negatyw tak zwany, czyli i w ten sposób dostałem zgodę. Brawo, wielkie szczęście, ale też odwaga. Ten film zaczyna się od, tylko zacznijmy to pierwsze zdanie. Chciałabym, poprosiłabym cię Wojtku o skomentowanie. Cenzor mówi, to pierwsze ujęcie, no ale jak nie będzie instytucji cenzora, to musicie wiedzieć, zwraca się do widzów, że to wy będziecie wtedy cenzorami. Tak, no. My to wiedzieliśmy, że to tak będzie. I to jest, tam się rzeczywiście zaczęło, no zaczął się system sypać. I już było wiadomo, że cenzura padnie. I nawet w trakcie zdjęć cenzura padła. Duży bankiet był naprawdę, powiem wam, w ekipie. Wiedzieliśmy, że to padnie. Natomiast no ja nie jestem na tyle naiwny. Cenzura była i cenzura jest i cenzura będzie. Raz jest cenzura kościelna, drugi raz jest polityczna, trzecia obyczajowa i tak dalej. Zawsze coś będzie. Także to nie wymagało... Chciałem powiedzieć, że nie wymagało wielu ilorazu inteligencji, żeby to... Nie, to po prostu wydawało mi się to oczywiste. Natomiast to jest scena, którą my dokręciliśmy. Aha. To nie było po kolei. Tam. My już mieliśmy cały film i tutaj Jurek Zieliński, który miał większe doświadczenie od nas, on robił już jakieś, fotografował jakieś filmy w Stanach Zjednoczonych i mówi, słuchaj, ale... Oni nic nie zrozumieją, o co chodzi. Co to jest cenzor, coś? To trzeba, wiesz, powiedzieć, co to jest cenzura, co to jest biuro cenzury, cenzor. No i my to dokręciliśmy. Tak się zaczyna właśnie to od tego. Ta. Jest jeszcze postać, którą chciałabym w związku z tymi trzema wieczorami
o której chciałabym poprosić cię, żebyś nam powiedział, bo jest postać, która łączy te trzy filmy, które oglądaliśmy, ale to jest też postać, która mam wrażenie scala całe twoje życie. To jest Teresa Marczewska, czyli twoja żona. Tak, ja myślę, że wiele jestem bardzo zobowiązany jej i że nie tylko mi przy filmach pomagała, ale pomogła mi być twórczym, pomogła mi robić błędy. To piękny człowiek po prostu. Ja mam wielkie szczęście. Wielkie szczęście. Czasami czuję się aż nie fair w stosunku do niej. To znaczy uważam, że nie zasłużyłem na tyle ciepła, mądrości, dbałości i inspiracji. Także praca z Teresą, ja wiedziałem jedną rzecz zawsze. Ona nie skłamie. To, co zagra, może trzeba będzie podkręcić, może to ostrzej powinno być, ale nie przejdzie fałsz w dialogu, że jest nieprawdziwy, albo w sytuacji, albo w grze. Teresa jest bardzo wyczulona na taką prawdę. No a jaka ona jest, nie przyszła dzisiaj. Nie. Bo nie tylko ona, wielu aktorów i aktorek pewnie, to są ludzie nieśmiali. I Teresa jest osobą bardzo nieśmiałą, ale powiem wam więcej. Siedzący koło mnie Janusz Gajos jest bardzo nieśmiałym człowiekiem. Ale jak się zaweźmie, to... To już wtedy trzeba kończyć. Ale bardzo ją pozdrawiamy i też gratulujemy takiego jubileuszu. No bo jeżeli 80-latek wygląda tak, jak wygląda Wojciech Marczewski, no to też jest zasługa jednak partnerki, z którą idzie przez życie cały czas. Wobec tego pora na to, żebyśmy oczywiście rozpoczęli film, ale pora również na to, skoro urodziny, żeby pojawił się obiekt pożądania w każde urodziny, niezbędny. Bez tego właściwie można powiedzieć, że urodziny są nieważne. I no, pora, żeby się pojawił tenże obiekt. Bardzo zapraszam, a panu Wojciechowi Marczewskiemu, Wojtkowi Marczewskiemu raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego najlepszego i wielkie, wielkie podziękowania za twórczość. Dziękuję za bardzo. Dziękuję za pięknie. To wszystko, co dostaliśmy i czekamy na więcej. Tort urodzinowy. Natalii. Brawo! Brawo!